Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy wspólnie gotować i testować nowość od marki Blendigo, a mianowicie jest to CookGo. Wygląda tak. I tą firmę możecie już kojarzyć z mojego kanału, ponieważ testowałam blender bezprzewodowy, później też on przewijał się na różnych vlogach, ponieważ jest przeze mnie, przez nas tak naprawdę użytkowany cały czas. Natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na multicookerze, który ma naprawdę bardzo wiele zastosowań, mianowicie piecze, smaży, grilluje, gotuje, dusi, podgrzewa. I jak przyszła do mnie paczka, to powiem szczerze, moje pierwsze takie wrażenie było, że no wow, super urządzenie. Pewnie będę musiała dużo czasu poświęcić, żeby nauczyć się jego obsługi, ale bardzo się pomyliłam, bo okazało się, że jest ono mega intuicyjne i tak naprawdę ustawiamy sobie moc, wedle naszego uznania, czas, koniec. Jakby nic więcej nie trzeba tutaj robić. Jeżeli chcemy sobie też w trakcie zmniejszyć bądź zwiększyć moc czy czas, to też nie ma żadnego problemu. Możemy tutaj sobie działać wedle naszego uznania. W ogóle będzie to fajna opcja do małej kuchni. Jeżeli zastanawiacie się na przykład nad tym, gdzie zmieścić kuchenkę, a niekoniecznie jest na nią miejsce, to CookGo sprawdzi się tutaj idealnie. No bo tak jak słyszeliście, ma bardzo dużo funkcji i jest w stanie zastąpić Wam taką normalną kuchenkę. Do dużych kuchni też jak najbardziej się sprawdził, bo tutaj może Wam zastąpić po prostu wiele innych urządzeń. Ale też mi przychodzi tak do głowy w sumie, że jest to też spoko opcja na jakieś podróże. Ze względu na to, że on naprawdę nie jest duży, ma taki fajny wymiar. Nie za duży, nie za mały i też nie jest ciężki, bo jak widzicie, spokojnie sobie go tutaj podnoszę i nie ma z tym żadnego problemu. Co jeszcze jest istotne? On tutaj posiada dwie wymienne płyty. Pierwsza jest taka śniadaniowa i tu możemy sobie grillować, robić też placuszki, a druga jest obiadowa, głębsza, więc tutaj możemy sobie robić różne posiłki, czy to zupy, czy gulasze. No naprawdę jest tak wiele możliwości, że no nie będę nawet tutaj dawać propozycji, bo tak naprawdę możemy zrobić wszystko. I te płyty wykonane są z aluminium, ale zostały pokryte teflonem, także nic się nie przypala, nic nie przywiera i ich mycie naprawdę nie jest żadnym problemem, ale jeżeli jesteście fanami zmywarki, tak jak ja, to dobra wiadomość, ponieważ możecie je tam wrzucić i same się umyją. I w zestawie otrzymujecie również taką książeczkę, w której znajdziecie 50 różnych przepisów. Tutaj też w ogóle jest fajny taki podział na śniadania, dania mięsne, rybne, dania wegetariańskie. I to są takie propozycje. Natomiast, tak jak już powtarzałam, możecie wykonać w CookGo, co tylko macie ochotę, tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia. Te przepisy to tylko taki miły dodatek, można się zainspirować, ale tak samo można robić coś swojego. Ja właśnie wybrałam dzisiaj celowo, właśnie z książki, trzy propozycje śniadaniowe. Teraz zapraszam Was na wspólne ich przygotowanie, ale jeszcze wrócę z podsumowaniem, także zostańcie ze mną do końca filmu. Będę korzystać z książki, która jest dołączona do naszego urządzenia. I pierwszą moją propozycją będą tosty francuskie z owocami. Tutaj już sobie roztrzepałam jajko. Będziemy dodawać cynamon, mleko, a następnie maczać naszą chałeczkę i smażyć na masełku, co oczywiście zaraz wszystko zobaczycie. Więc działajmy. Dodaję sobie cynamon. Ja tak zazwyczaj na zakrętce odmierzam po swojemu. I tutaj mleka mam tyle w tej szklance, ile jest w przepisie, żeby właśnie dołożyć. Włączamy urządzenie, ustawiamy moc. Ja zostawię na piątkę. Czas 5 minut, no i działamy. Już nam się tutaj masełko rozpuszcza i powoli możemy układać chałeczkę. I otwieramy. Teraz przewrócimy na drugą. Wow, mega. Nic się nie przypala, także super. I gotowe. Powiem Wam, że to tak szybko się zrobiło, że ja jestem w szoku. Myślałam, że to dłużej będzie trwało.
Przepisy polecają polać miodem. Ja aktualnie nie mam, więc będzie taka moja wariacja i po prostu posypiemy sobie malinkami i dodamy truskawek. No i tosty francuskie mega szybko przygotowane w Cook Go. Kolejna propozycja to będzie owsianka z grillowanym bananem. Odmierzam sobie płatki owsiane. I wlewamy teraz napój migdałowy, mleko, napój owsiany, wszystko zależy co lubicie. I tutaj mam zgniecionego banana, dodaję do wszystkiego. I włączamy, ja sobie dam moc tak trójeczkę, czas. Niech będzie 10 minut. Mieszam, żeby nam się tutaj ładnie te składniki połączyły. Przykrywam, zostawiam. I widzimy się za jakąś chwilkę. No i owsianeczka już gotowa. Ustawiłam czas na 10 minut, właśnie się wyłączyło i faktycznie tyle to trwało, więc się wszczeliłam. Szybka zmiana płyty i będziemy teraz grillować banana obtoczonego w miodzie. I znów cały czas ta sama historia. Ja zostawię sobie teraz na piątkę. Tutaj ustawimy może 5 minut. Jak słyszycie, już tutaj skwierczy nam ładnie. Czas najwyższy obrócić. No i tutaj kolejna szybka propozycja śniadaniowa wykonana w Cook Go. Mianowicie, tak jak już Wam mówiłam, jest to owsianka z grillowanym bananem. Pachnie. I czas na ostatnią propozycję śniadaniową. Będą to placuszki z bananem i truskawkami. Wykorzystałam tutaj też Blendy Go, który kiedyś Wam pokazywałam już na kanale wielokrotnie. Również był jego test. Kuknijmy, jak tam sprawy się mają. Piękne. Udało się, ale z lekkimi problemami. Ta szpatułka chyba po prostu jest za duża. Zaraz popatrzę, czy nie mam coś innego. Dobra, wyciągamy. Tutaj już troszkę tego zrobiłam, ale na koniec chyba będą większe, bo dałam więcej ciasta. Także zobaczymy. Z każdym kolejnym razem wychodziły coraz ładniejsze. I jednak ta łopatka jest spoko, bo wystarczy podważyć delikatnie placuszka i obracamy, tak. Okej. Okay. O, jakie piękne. No i właśnie. Podważamy sobie stąd. Wow. No te są chyba najpiękniejsze. Jednak trzeba dać więcej tego ciasta. Wtedy wychodzą jak ze zdjęcia w książce kucharskiej, bo te wcześniejsze, te, które tutaj mam, no to jest taka moja wersja. A te dwa ostatnie, no to najpiękniejsze. No ale jakby teraz już wiem, że trzeba dać przynajmniej tak 3-4 łyżki ciasta na jednego takiego placuszka, a nie dwie, tak jak ja dawałam. No ale dobra, to te się jeszcze kończą i za chwilę Wam tutaj pokażę już efekt końcowy, jak udekoruję i tym podobne. No i gotowe, ostatni posiłek już zrobiony. Jak widzicie, te dwa od góry są właśnie grubsze. No ale to tak, człowiek wiadomo, uczy się na błędach, więc już następnym razem będę wiedziała, jak te placuszki, w sensie ile ciasta dać na jednego placuszka, ale jakby nie zmienia to smaku i szybkości przygotowania przede wszystkim, także no super. Podoba mi się też to, że właśnie tutaj to urządzenie wyposażone jest w taką płytę, no zarówno do grillowania, jak i właśnie taką, w której możemy sobie zrobić pancake'i i będą idealne, okrągłe, równiutkie. Jak widzicie, posiłki przygotowuje się naprawdę prosto i szybko. Ja wybrałam same opcje śniadaniowe i wersje na słodko, ponieważ każdy, kto mnie zna, wie, że lubię tak najbardziej. Ale tak jak mówiłam, możliwości jest wiele i też co mnie pozytywnie zaskoczyło, to to, że urządzenie bardzo szybko się nagrzewa i w sumie tak naprawdę no nie trzeba jakoś długo czekać. I znów właśnie,
Tak jak Wam opowiadałam o tym, jak zobaczyłam to urządzenie, że będę musiała się długo uczyć tej obsługi i pozytywnie się zaskoczyłam, że absolutnie nie, bo jest mega intuicyjne. Tak samo miałam tutaj z tym nagrzewaniem. Od razu gdzieś tam z góry założyłam, że a, to się będzie pewnie długo czekać. To nic bardziej mylnego, naprawdę to w kilka sekund po prostu i urządzenie jest nagrzane. Moc jego to jest 1400 W. Dajcie znać, co myślicie o Cookgo, bo ja uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny pomocnik w kuchni. Jeżeli już Wam gdzieś tam przez myśl przeszło, że no może kupicie, zastanawiacie się nad tym intensywnie, to ja jeszcze bardziej Was zachęcę, ponieważ jak wpiszecie sobie w koszyk Lusiak 100, tutaj gdzieś Wam zostawię ten kod na ekranie, to otrzymujecie 100 zł rabatu, także no robi wrażenie. Niestety jest jedno ale, ponieważ kod jest ograniczony, także kto pierwszy, ten lepszy, a jak sprawdzałam przed chwilką na stronie, to stan magazynowy się kurczy, więc jeżeli się zastanawiacie, to się zastanawiajcie szybciej. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, cześć!